Cześć, witam Was. Dzisiaj coś, co łakomczuchy lubią najbardziej. Pyszny zestaw prawie jak prosto z McDonalda. Hamburger w bardzo zdrowej wersji. Nie będzie to taki zwykły hamburger z pszenną bułą z sezamem i kotletem z momu, czy tam tłustymi sosami i znikomą ilością warzyw. Mój hamburger to samo zdrowie. Bułka pełnoziarnista robiona własnoręcznie, do tego pyszny kotlet z mięsa mielonego z indyka, co prawda smażony, no ale co tam. Sos na bazie jogurtu, musztardy, oliwy, do tego dużo warzyw i buraczki. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wykonać właśnie takiego hamburgera, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Przygotowanie zaczniemy od zrobienia kotleta. Siekamy listki bazylii nożem i wrzucamy je do naszego mięska. Doprawiamy go przyprawami, no i solidnie mieszamy. Na patelnię wylewamy nieco oliwy, rozgrzewamy ją i układamy na niej uformowanego już kotleta. Do odważnych świat należy, ja zrobiłam to ręką, jednak Wam polecam uformować go łyżką, najlepiej zwilżoną lekko w wodzie, aby się do niej nie przyklejał. Tworzymy sos, mój ulubiony, a więc mieszamy jogurt z musztardą, przyprawami, ewentualnie dodajemy nieco wody, aby był troszeczkę rzadszej konsystencji. Dodajemy też oliwę z oliwek, no i mieszamy. Kroimy bułkę na pół, w tej chwili możemy ją jeszcze lekko przysmażyć na takiej suchej patelni, ale ja to pominęłam. Możemy też dodać tutaj listek sałaty, ale ja takowej nie miałam. Dodajemy na nią sos, następnie kotlet, pomidor i tak dalej, co tylko sobie chcemy. Ja dodałam jeszcze warzywa, buraczki obok, żeby wyszedł taki mega zestaw obiadowy. Ja dodatkowo położyłam sobie jeszcze plasterek żółtego sera. Może i nie jest to najbardziej niskokaloryczny obiad, jaki jadłam, ale aż kipi z niego zdrowie, musicie przyznać. Na pewno jest to dużo lepszy wybór niż hamburger z fast fooda, czy też innego niewiadomego pochodzenia i składu. Dajcie znać, jak Wam się przepis podoba. Oczywiście proszę o kciuki w górę. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to również do tego Was zachęcam gorąco. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa!